Tematem dzisiejszej sesji był m.in. raport o stanie miasta. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, burmistrz ma obowiązek każdego roku do 31 maja przygotować raport, w którym pokazuje działania, które podejmował w roku ubiegłym. Więc myślę, że to jest doskonała okazja, aby poświęcić temu zagadnieniu kolejnego vloga. Raport o stanie miasta za 2020 rok ma 16 rozdziałów i dotyczą one m.in. takich spraw jak demografia, zarządzanie w samorządzie miasta Dębica, zagospodarowania przestrzennego, infrastruktury technicznej, przedsiębiorczości, bezpieczeństwa publicznego, edukacji, sportu, kultury, zdrowia i pomocy społecznej, promocji oraz współpracy z organizacjami samorządowymi. Na pewno bardzo dużo pracy kosztowało zebranie danych, które są pokazane w tym raporcie, ich poukładanie, ujednolicenie i stworzenie z tych wszystkich informacji taką jedną całość, która powoduje, że raport jest spójny. Raport ma dokładnie 188 stron, natomiast czyta się go stosunkowo szybko, ponieważ w tym dokumencie jest dużo takich pustych przestrzeni, jak również każdy rozdział jest poprzedzony stroną tytułową, gdzie jest tylko tytuł, więc jego lektura idzie stosunkowo szybko. Co więcej, jest trochę w raporcie ogólnych sformułowań, które wydaje mi się, jakby je pominąć, nic by raport na swoim znaczeniu nie stracił. Myślę tutaj o takich sformułowaniach, jak do kompetencji burmistrza należy w szczególności wykonywanie uchwał Rady Miejskiej czy innych zadań określonych przepisami prawa. Czy w innym miejscu znajdujemy na przykład taki fragment, że burmistrz miasta w 2020 roku brał udział w licznych spotkaniach z przedsiębiorcami i innymi podmiotami zewnętrznymi funkcjonującymi w obszarze gospodarki, czy na przykład uczestniczył w oficjalnych uroczystościach organizowanych przez podmioty samorządu miejskiego, albo reprezentował miasto Dębica w ramach zaproszeń na uroczystości o charakterze państwowym. Są to takie ogólne rzeczy, że wiadomo, że władze miasta takie zadania spełniają. Raport generalnie zawiera bardzo dużo zestawień statystycznych, danych liczbowych, czy opisy procedur, które zostały zrealizowane w 2000, czy uruchomione w 2020 roku. W różnych sferach, w których funkcjonuje miasto, czy to na przykład w zagospodarowaniu przestrzennym, czy w działaniach podejmowanych w ramach polityki społecznej. I to te dane są, co bardzo korzystne, z nich można korzystać, czerpać wiedzę. Natomiast to, co mi trochę brakuje w tym raporcie, to pewnego takiego wyciągnięcia wniosków z tych danych. Bo według mnie to bardziej powinien być właśnie raport, tak jak nazwa mówi, a nie sprawozdanie, gdzie tylko się dane podaje. Ja tutaj porównuję ten raport do takiej diagnozy, którą daje lekarz. Jest to ważne, żeby lekarz, żeby móc uleczyć pacjenta, potrzebuje najpierw zrobić diagnozę, czyli sprawdzić, w jakim stanie jest pacjent, który do lekarza przychodzi. I tutaj to samo, aby móc sprawnie zarządzać miastem, trzeba mieć dobrą diagnozę, dobre dane i odpowiednio je zinterpretować. Tu takie mam troszeczkę niedosyt tej interpretacji, a przez to brakuje takiej możliwości wyznaczenia kierunków, w którym miasto powinno się rozwijać. Bo żeby móc te kierunki wyznaczyć, trzeba mieć taką solidną podstawę, aby powiedzieć, tu i tu jesteśmy dobrzy, to są nasze atuty, to miasto świetnie funkcjonuje, a niestety tu i tu są obszary, w którym no nie jesteśmy mocni, są pewne problemy, są pewne braki, ale mamy pomysł taki i taki, żeby te problemy rozwiązać i nadać kierunek rozwojowi naszego miasta. Tu mi tej interpretacji, tu mi tej analizy, tej wartości takiej merytorycznej, takich wniosków wyciąganych z danych, które zawarte są w raporcie, brakuje. No i czuję po analizie raportu pewien niedosyt. Po drugie, ustawa mówi, że raport
powinien być podsumowaniem działalności burmistrza w roku poprzednim, ze szczególnym zwróceniem uwagi na realizację polityk, programów i strategii. Ja w tym raporcie za 2020 rok znalazłem odniesienie do strategii rozwoju miasta Dębicy w aneksie drugim, czyli gdzieś tam na samym końcu dokumentu, przy czym aneks trzeci to zostały, składa się z samych wyłącznie zdjęć, więc ta kwestia umiejscowienia tej strategii wydaje mi się tutaj taka pomijana, czy gdzieś tam na szarym końcu jest odniesienie do strategii. Ja bym widział to trochę inaczej. Moją taką propozycją było wcześniej zgłaszaną, aby raport przygotować na podstawie strategii rozwoju miasta, bo wydaje mi się, że dobrym pomysłem jest to, aby realizować w każdym roku strategię, w każdym roku analizować te działania, które są podejmowane i sprawdzać, czy one wpisują się w strategię, która ma nam długofalowy rozwój przynieść. Bo strategia jest po to, żeby z tych takich poszczególnych działań, które są podejmowane, zapewnić rozwój w dłuższej perspektywie. I tutaj w tym raporcie można było mocniej pokazać tą strategię, czy pokazać, czy działania, które podejmujemy jako samorząd, rzeczywiście zbliżają nas do tego kierunku, który został wyznaczony przez strategię rozwoju miasta, czy w jaki sposób te działania nie wpisują się w strategię, odeszliśmy od strategii i należałoby tutaj dokonać korekty. To tyle, jeżeli chodzi o mój krótki komentarz do raportu. Zapraszam wszystkich do ściągnięcia, do przeczytania sobie tego raportu. Jest on do pobrania ze strony dębica.pl. No i oczywiście zapraszam na kolejne vlogi i do subskrybowania mojego kanału. Dziękuję bardzo.